Siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od siewu żyta hybrydowego. Mamy 16 września. Zaczynamy od pola po grochu i oczywiście bezorkowo. Częściowo będziemy mieli bezorkowo, częściowo będziemy mieli orkowo. Tutaj jak widać, po co było tu orać, tutaj plaża zrobione bezorkowo, a wygląda jakby nie wiadomo jaka orka była. No i może coś tu urośnie. Groch o zimy się nie udał. Zrobione mandamem. Siewnik ustawiony. Wychodzi nam około 65 kg na hektar. Odmiana Igor. Także, o kurde, Tomek. Ja pierdzielę. Co tu jest? Co zrobić? Taka plaża. I takie pola też jakoś tam się obsiewa. No tak. Wszystko fajnie, wszystko pięknie. Tylko dwa przejazdy ciągnikiem na polu. Cały ciągnik jest już zarąbany. Co będzie na koniec dnia? Masakra jakaś. Kurwa. Kiedy będzie padać teraz? Chłopu nie dogodzi. Raz za sucho, raz za mokro. Jedno jest pewne przy takim siewie, na takim piachu, na takiej plaży, że wału to my na pewno nie będziemy czyścić. On sam się wyczyści. Nie, ale znaczniki nam się nie podniosły. No dobra. Coś nie zatrybiło. No już wiem dlaczego. Za mało ustawiłem czasówkę. Także czasóweczkę sobie przestawimy na 15 sekund, bo było dobrze jak tylko znaczniki przerzucałem, ale jeszcze te znaczniki na ścieżkę muszą być dociągnięte zawsze, także 2 sekundy dłużej. I teraz, no pomimo nawigacji ja i tak stosuję znaczniki. Dlaczego? No dlatego, że te ścieżki nam liczę. Moglibyśmy tylko przerzucać, ale wiecie, to jest nawigacja Huiwi. Ja ją kontroluję cały czas, jak ona nam tutaj prowadzi. No jadę pomału na razie, bo raz, że tutaj jest piach i wieziemy kupę piachu przed wałem, to się nie śpieszę. Im dalej w tamtą stronę, tym ten piasek jest mniejszy, tam troszeczkę szybciej będziemy sobie jeździć. Mnie uczyli, że jak się sieje, to powinno się trochę kurzyć. No ale za mocno się kurzy. Tomek, zjeżdżaj do domu. Chłopu nie dogodzi. Nie ma takiej opcji. No i dobra. Pomalutku sobie siejemy w tym piachu. Dosłownie pomalutku, bo 9 na godzinę. Nie widzę, co się dzieje. Po prostu wolę jechać wolniej i kontrolować to wszystko. Nawigacja Huiwi nas prowadzi. To znaczy nie, że chuj wie, gdzie nas prowadzi, tylko dobrze nas prowadzi. I dobrze, że to działa, bo w tą stronę widzę, gdzie jadę i widzę znacznik, a w drugą stronę nic nie widzę. No dobra, jest jak jest. Pomalutku do przodu. Z tym, że ja się mocno zastanawiam, czy za mało nie sieje. Z tego, co liczyliśmy, to wychodzi nam około 200 roślin na metrze. No i tak, żyto hybrydowe, w sumie jak większość zbóż, najlepiej wysiać do końca września. Wiadomo, jak się sieje po tym terminie, no to zwiększamy tą normę wysiewu. Według masy 1000 nasion i siły kiełkowania plus obsada na metrze kwadratowym, a założyliśmy 200 roślin na metrze, no to wyszło nam 65 kilo. No i tak ustawiliśmy siewnik, tak siejemy, z tym, że no kurczę, termin też nie jest zły, bo mamy 16 września,
Ale nie wiem, czy na takim piachu nie lepiej by było zwiększyć. Siałem tutaj swoim materiałem, niezaprawianym, nieczyszczonym parę lat temu. Ustawiłem 100 kg na hektar i było bardzo ładne żyto. Z tym, że też fajne warunki na to żyto przyszły wtedy. No i ono dawało tutaj 6 ton. To bym nawet powiedział, że rewelacja, jak na tej ziemi, na tym piachu, na tej plaży. Kurde, nie wiem. No co, już teraz za późno. Już mało co pola zostało. Obsiejemy, będziemy wiedzieć. Z tym, że zastanawiam się, czy kolejne pola jednak nie zwiększyć troszeczkę, tak żeby nam wychodziło gdzieś 1,8 jednostki. Co wy na to? Najlepiej mówią, żeby dwie jednostki wysiewać. Dwie jednostki to by nam wychodziło 80-90 kilo. No i dobra, w sobotę zaczynaj robotę. Zobaczymy, ile damy radę dzisiaj posiać. I w poniedziałek będziemy lecieć dalej z siewem. Dzisiaj mamy ekipę przy kamieniach. Kuba tam działa z Łukaszem, z Mieciem, z Rafałem i z Andrzejem. Także pomału chłopaki robią. Ekipa jest zwarta i gotowa do działania. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj dosyć sporo tych kamieni pozbierać. I pomału do przodu, panie i panowie, pomału do przodu. Ale kurzawa. We wtorek ma niby dopiero coś padać. No ale te opady pokazują znowu niewielkie. No fajnie by było, jakby coś popadało. Chociaż trochę. Tak jak ostatnio uprawialiśmy, lekko kropło i było dobrze. No ale tak jak mówię, terminy gonią, nie ma na co czekać. Trzeba pomalutku działać. No i dobra, na tym polu lecimy z poprzeczniakiem. No, cały ten klin wzdłuż to z hektar tego poprzeczniaka będzie. Ustawiliśmy sobie tutaj krzywą. No i jakoś ciągnie to chwili, jakoś ciągnie. Leci po kresce, jakby nie było. Krzywo prosto, aby ostro. No i tak. Z żytem hybrydowym tak jest, że cały dzień się sieje. I z siewnika nie ubywa. Coś tam ubywa. Nie nagrywam wszystkiego. Pewnie, że nie nagrywam wszystkiego. Pewnie, że nie nagrywam wszystkiego. Ale i tak za dużo. Nie no, co ty, 30%. Dobra, te zakamarki tutaj obsiejemy. Przejedziemy na większe pole. No i co? Tutaj zrobiliśmy bezorkowo. Tamta większa część pola jest zaorana. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Siejemy. Chciałoby się siać do rana, a przynajmniej to pole skończyć. Ale są dwie. Jedna daje, druga nie. Na horyzoncie godzina 19, a ja jeszcze muszę jechać opryskać rzepak. Także co, panie i panowie, widzimy się w poniedziałek, po weekendzie. Będziemy dalej siać. A co? Kto nam zabroni?
No i dobra, panie i panowie, mała teleportacja, jesteśmy w poniedziałek i działamy dalej. Działamy dalej, rozkładamy znaczniki. Taki krok zapowiedział ukraiński wiceminister gospodarki Taras Kaczka. Chodzi o podtrzymanie zakazu importu ukraińskich płodów rolnych mimo zniesienia embarga przez Unię Europejską. W faktach reporter RMF FM Mateusz Chłystun. Dzień dobry. Jak ukraiński urzędnik uzasadnia chęć pozwania naszego kraju? Wiceminister Taras Kaczka w rozmowie z portalem Politico przekazał, że dla Ukrainy ważne jest, by udowodnić, że działanie Polski jest bezprawne i dlatego administracja w Kijowie zamierza wnieść o rozstrzygnięcie tej sprawy. Cytowany przez amerykański portal Polityk zapowiada też odwet na Polsce w postaci ograniczeń polskiego eksportu warzyw i owoców, jeżeli Warszawa nie wycofa absurdalnych, jak powiedział, zakazów. Kaczka tłumaczył też, że przedłużenie zakazu importu przez nasz kraj, ale też Węgry i Słowację, poddaje w wątpliwość wiarygodność Brukseli i wspólnoty europejskiej jako partnera handlowego. Zapowiadany przez ukraińskiego polityka pozew ma dotyczyć nie tylko Polski, ale też wspomnianych dwóch krajów. No i dobra, obszaliśmy sobie te zakamarki. Obsiejemy sobie teraz same ścieżki i będziemy wypełniać środek. Już wiele tych ścieżek nie zostało. Ze trzy. No ale tam mamy jeszcze jeden taki schodek, taki poprzeczniak, a w środku jest taki dłuższy odcinek. To sobie obsiejemy ścieżki, zrobimy sobie ładnie poprzeczniak i ten dłuższy odcinek dosiejemy do końca. Jakoś to będzie. To pole mamy zakończone, przejeżdżamy na kolejne. Kolejne pole to jest to pole dzikowe, którego miałem nie siać. No i co? Sieje. Sieje żyto. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak nic nie wyjdzie, to Urząd Marszałkowski będzie wzywany na szacowanie. Pomalutku obsiewamy sobie kolejny kawałek. Lato dzisiaj na całego, 28 stopni. Ale powiem wam, że niebo takie mętne. Sosik, jakaś burza może przyjdzie. No, niech przyjdzie, kurde, bo kurzy się za mocno. Nie robota. Ale jest jeden plus. Wał czyściutki jak łza. No, wał przy siewniku oczywiście. Czas leci, a my dalej na polu. Poobsiewałem te wygibaski, te poprzeczniaczki, te wnęki. Poobsiewałem te słupy. Zostały nam dwa poprzeczniaki na tym polu. I się zmywamy na kolejne pole, tylko właśnie, sami widzicie, zrobiło się pochmurno. Coś nam jakby delikatnie kropiło. Gdzieś tutaj parę kropek na szybie widzę. Czy to będzie padać? Oto jest pytanie. O jest. Butelka nam spadła. O, trzeba wypić wodę do końca. Zdróweczka. Opary wilgoci po tej orce wyciągamy z ziemi. Kurzy się co nie miara. Fajnie, żeby popadało. Porządnie. Ziornka w ziemi. Może padać. Jeszcze nie wszystkie ziornka w ziemi. No ale z jęczmieniem się nie śpieszymy, a mamy do posiania teraz tylko żyto. Hybrydowe jęczmień, żyta. No, żyta już niewiele. Zostanie nam te kawałeczki w sumie na jutro. Jak dzisiaj dobrze pójdzie, to na jutro zostanie nam się wżyta i bierzemy się za jęczmień. Jakiś korzeń? No ale na teraz nie pokazują jakichś wielkich opadów. Dopiero na godzinę 20 jakąś burzę. A czy ta burza przyjdzie? Fajnie, żeby przyszła. Kurde. We wrześniu burza jeszcze. Ja pierdzielę. Lato pełną parą. Najgorsze, co może być, jak teraz nam zapaćka traktor. Takie kropienie. Cały zakurzony. Za chwilę będzie zapaćkany. To jest właśnie żywioł na polu.
Nie lubię tego, bo później ciężko jest maszynę doczyścić. No ale cóż, ani tu kurde teraz przetrzeć wycieraczką, bo to wszystko się rozmarzy. Rozmarzę się, no, jakże inaczej. Pokropiło, dalej kropi, szyby zapaćkało. Trzeba to przetrzeć i jechać dalej. Ale robactwa fruwa, ja nie mogę. Tak pięknie posiane pole, ładnie przy słupach podosiewane, wszystkie zakamarki, poprzeczniaczki, do ścieżki porobione. Teraz dziki mają pole do popisu. Oby nie przyszły, ale one mają czas. Ruszamy, prawie 10-hektarowy kawałek przed nami, godzina 17. To dzisiaj już za wiele nie poszalejemy. Za 3 godziny będzie ciemno. O 23 pokazują tą burzę. Mówiłem, że o 20 chyba wcześniej, nie? No właśnie. Zmieniają co chwilę. Na asfalcie to widać, jakby nie wiadomo jak popadało, nie? A to w dalszym ciągu się za nami kurzyło. Chłopu nie dogodzi, raz za sucho, raz za mokro. Wiecie o co chodzi, nie? Jedziemy. Dobra, mamy kolejny kawałek do obsiania. Tutaj mieliśmy owies zrobione bezorkowo. Po kolei te wszystkie pola, co robiliśmy, to pierwsze było bezorkowo po grochu, później było częściowo bezorkowo po jęczmieniu, częściowo orkowo. Także trochę tak, trochę tak. Co, damy sobie minimalnie głębiej. Niech ziorka siedzą przy wilgoci. Chociaż no ma padać. Ale wiecie jak to jest. Aha, dobra. Tutaj nie zmieniamy, bo tu za kołami nie zmieniałem. Dopiero tutaj. Dobra, minimalnie głębiej mamy. Rozkładamy znaczniki do ścieżek. Działamy dalej. I znowu nam paprze, panie i panowie, znowu nam paprze. No nic. Nie chcę paprze. Pomału siejemy. Zapaćkane wszystko, tragedia. Miejmy nadzieję, że w nocy popada i jutro ogarniemy ten sprzęt i już się nie będzie kurzyć. No, przychodzą takie warunki jak przychodzą i w takich warunkach też się pracuje. Jak widzicie, jeżdżę bez nawigacji. Powiem wam, wszystko działa, nic się nie rozłącza, ale irytuje mnie, jak na górkach zaczyna mi delikatnie odjeżdżać i to już nie jest to, kurde. Ja na znacznik prościej posieję, niż ta nawigacja mi odjeżdża. Wiem jedno, dobra jest, ale do uprawy. I co mogę jeszcze powiedzieć? Będziemy zmieniać tą nawigację. Chyba tą nawigację jakoś przełożymy do gwizdka. Jakoś. No nie jakoś. Przełożymy ją po prostu do gwizdka, bo szerokim sieje i tutaj potrzebuje naprawdę dobrej nawigacji. Na tom już mamy, no to głupio by było wyrzucić to do świetnika. Trzeba to jakoś przełożyć do gwizdka i tyle. Na razie, może jak będzie nas stać, to kupimy
jakieś dobre nawigacje. Do jednego i do drugiego. A może i do trzeciego. Dobra, idziemy sobie w siewniku trochę rozgarnąć. Zaraz przyjedzie materiał, aby dosypać. Sobie takie grube kropelki lecą. Kurde. Karambada. Jeszcze mam. Masakra, z prawej strony nic nie widać już. Tomek, jak ty nie będziesz nic widział, to włączysz znowu tą nawigację. No może tak będzie. No powiem wam, w tym kurzu naprawdę nic nie widziałem. O znaczniku można było zapomnieć, aby go widzieć. To już lepiej niech ta nawigacja kawałek nie dosieje, niż ja mam gdzieś skręcić całkiem w prawo albo w lewo. Do wymiany, panie i panowie, siewnik, nawigacja, przekładka nawigacji. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co te zasiewy jeszcze robimy na znacznik, jak widać. Będziemy mieli znowu pasażera na gapę. Aż tego człowieczka, bo przecież on się pyta, czy wujek już sieje na dziesiątce. Siema, Szymek, pioneczka. Jedźcie, ja nie jadę. Pioneczka. No, wskakuj. Zamykamy? Daj, ja zamknę. Rączkę zabierz. O. Taka z pół pola w kur... Robisz? Pół pola jeszcze nie. Ale z tamtej strony trochę posiałem, z tej strony trochę posiałem. Co tam, Szymon, słychać? Dawno cię nie widziałem. Jak przy szkole? Fajnie? Teraz w wieżykach jesteś? Tak. Tak? A byłeś w Liskach? Tak. To fajnie. Zobacz, jak deszczyk nam zapaćkał wszystko, patrz, wszystko brudne. Kto to umyje, nie? Pierwszy się kurzyło, teraz deszcz nam to zapaćkał. Jutro trzeba będzie szerokiego myć. Pomożesz mi? Tak. To super. Jak ty pomożesz, to robota będzie szła. Czekaj, bo tu kamień jakiś miałem, jeden. Kurde. No kamienie tutaj nie były pozbierane. Ale dużo nie ma. Później po siebie pozbieramy, nie? Też pomożesz zbierać kamienie, nie? Jak zjadę, to tak. O, no pewnie. Opowiadaj. Co nic nie opowiadasz? Wczoraj na jakiejś wycieczce byłeś? W sumie na weekend. Na weekend. No. Na był nawet schody i winda. Schody i winda były? Tak, tylko te schody trochę dalej były. No. To po co schody, jak winda była, nie? Schody niepotrzebne. Ale jak są schody, to można się ścigać. No ja wtedy... I co, ścigałeś się na schodach? Tata, ten ze schodami, a my winda. Czekamy na deszcz, na burzę czekamy. W nocy ma być burza. Ja się cieszę, a ty? Siedzieć w domu. No właśnie. No nie możesz wyjść trochę w błocku się pochlapać? Możesz. Nie, bo mama mi nie pozwala. Mama ci nie pozwala. Oj, ta mama. Ale to będzie w nocy padać, a w dzień już nie będzie padać. Tak. A w nocy i tak śpisz, nie? Tak, no. I tak śpię, i tak. No, to może padać w nocy, nie? Tak. No, to super. To może padać. No. Tak powinno być. W nocy powinno padać, w dzień powinno świecić słońce. Po co to w dzień pada, nie? No, także widzicie, Szymon przyjechał mi do pomocy tutaj. Nadzoruje pracę. Dobrze wszystko, Szymon? No to super. Jutro trzeba będzie... Słucham? Nie rozumiem, Szymon. Co? A, widzisz, bo odpadł znaczek. Muszę go przykleić. Tam w schowku leży. Brzydko wygląda bez znaczka, nie? Tak, brzydko. No, brzydko bez tego znaczka wygląda to. Musimy to przykleić. Koniecznie. No, nie chce się odblokować. No, trzeba będzie wyjść zobaczyć, czy nam ścieżkę zamyka. Mamy GPS-a w opryskiwaczu, to sobie poradzimy.
A już mi to zaczęło wariować w ciągu dnia. No ale ja się nie dziwię. W takim kurzu. Gdzieś tam. Jakby było mokro, to by się nie kurzyło. No. Dokładnie. Jakby było mokro, to by się nie kurzyło. A jest sucho, to się kurzy, nie? Tak, no. I wszystko jasne. I co tu więcej tłumaczyć? Jeszcze dużo siania. Taki tydzień siania przed nami. A później wykopki buraków i sianie po burakach. Jakoś to żyto chyba urośnie po tym owsie, co? Bezorkowo. Pierwszy raz tak robię. Nie robiłem tak wcześniej. A mąka jest, tak jest sucho, że jak puder ta ziemia wygląda. No dobra, parę worków do siewnika, przetrzeć szyby i jechać dalej. Przetrzeć szyby i jechać dalej? No. Chodź. Wezmę rękawiczki tylko, dobra? Gdzie masz babcię? Gdzieś tam została, nie? Ale się zapaćkało wszystko. A daj spokój. Masakra. Nie, ale cały worek przysypaliście, nie? Nie, prawie. No dobra. No tam tak zostało, tak jak w tym. Okej. Okay. Wystarczy chyba. I czekaj, Szymek. Żebym cię nie zdeptał. Ty niedobry się robisz. A my na tyle nocek. Ty niedobry się robisz. Szymon, chcesz muczkę? Nie wiem. Muczka, muczka. Ale ty spotkałeś pana Marka, my na pewno go tam nie spotkamy. Pana Marka spotkałeś? Tak. Jak byłeś na wakacjach? Na weekend? Tak, był tam. Rolnika, to jest rolnik z Hollywood. Był tam w restauracji. Tak? Tak, widziałem. A pan Marek to jest rolnik z Hollywood. Rolnik z Hollywood. Pozdrawiamy pana Marka. W stosunku zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki mego w przypadku. Dobra, Kuba przyjechał. Załadujemy sobie ostatni zasyp. Ta dziewczyna to jest żart. Ty jesteś znów pijana, bogata w promile. Tak, to co uprawiałeś dzisiaj na Rogowie, te 1,5 hektara. I to co zaorane na Klępinie, nie? Skończę, bo tutaj już mało co zostało. Nie wiem, prognozy nie sprawdzałem, pokazywali na 23 ulewę. Jakąś tam burzę. No to może będzie. Zasypane! Lecimy dalej! Oporowo! Oporowo! Tylko spokojnie. Szeroki ma ogień na tłoki. Powiem wam tak. Tutaj chłopaki z grupy Agrokojoty zarzucają mi, że nie wykorzystuję potencjału tych lamp LED-owych, że wbijałem się za mocno w ziemię. A kurde, żeście mnie teraz kurzyli. A kiedy je ustawić, jak nie w nocy, nie? Tylko w nocy. Także ruszę żopu i ja sobie przestawię. No. Zobaczymy, jak teraz będzie. Jak pany? Lepiej? Nie lepiej, bo jeszcze jedną lampkę trzeba przestawić, bo mi tutaj
Prze. I co, chyba lepiej, nie? Nie wiem, jak w kamerze to będzie widać, ale na polu, o, całkiem spoko. Takie trochę dziwne te LEDy, bo gdzieś one punktowo tak dają, ale dobra. Lecimy. Tylko na chwilę otworzyłem drzwi i kupa robactwa w kabinie. Sacre ble. No i dobra, udało się skończyć. Za 10 minut godzina 22. Zjeżdżamy do domu. I co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Burzy nie będzie. Nic nie będzie. Nic nie będzie padać. Tak zapowiadali, tak pokazywali. Od 5 do 10 litrów. A na tą chwilę pokazują 0,05. Tyle to ja nosem wciągam. No szkoda. Długo będziemy wyczekiwać deszczu, a siejemy w mąkę. Znowu czekać na deszcz i siać w październiku? Znowu, panie i panowie, przychodzi nam niekorzystna aura. Tym razem na zasiewy, które są bardzo ważne i start. I start jest bardzo ważny tych zasiewów. Bo co z tego, że my posiejemy terminowo, jak deszcz przyjdzie za 2 tygodnie i to dopiero po wschodzi, albo do wschodzi, bo częściowo wzejdzie, ale nie wszystko. Do dupy taka robota. Fajnie by było mieć taki przycisk, pyk, niech dzisiaj pada, za tydzień ładnie wszystko wschodzi, no ale nie mamy takiego przycisku. I może i dobrze, nie? Bo jakby każdy miał taki przycisk, to by było słabo. Ale Krzysiowi halogenami walnąłem. Dobra, wracamy pomalutku drogą gminną. Kiedyś może gmina nam naprawi tą drogę. Dobra, na tym kończymy ten odcinek. Jak zwykle zostawcie łapy w górę, subskrybujcie kanał. Wszystkiego dobrego, na razie, cześć!